Panna Serce Maryi to jest dla nas z jednej strony wzór zjednoczenia z Bogiem, jaki człowiek może osiągnąć współpracując z Bożą łaską, a z drugiej strony gwarancja jej przemożnej opieki, pomocy, stawiennictwa w naszych doczesnych potrzebach. Gwarancja pomocy, stawiennictwa Matki Najświętszej. Kościół przypominał to wiele razy w swoich dziejach. Najbliższe nam, najbardziej mocne przypomnienie łączy się z Fatimą, kiedy to Matka Boża przypomniała o swym niepokalanym sercu i prosiła o naśladowanie, o współdziałanie z nią, aby wyprosił Boże miłosierdzie do świata, aby ludzi odwrócić od drogi grzechu i łamania Bożych przykazań, a zachęcić na drogę współpracy z Bożą łaską poprzez miłość, wierność, szacunek dla Bożych praw, dla drugiego człowieka, dla daru życia. Papież Benedykt XVI mówił kiedyś, że łudziłby się ten, kto twierdzi, że przesłanie Fatimy się zdezaktualizowało. Bo tam się ciągle jest aktualne, bo świat potrzebuje pokuty, modlitwy, nawrócenia. Bo wartości tak podstawowe dla naszego istnienia i wpisane w objawienie Boże jak godność osoby ludzkiej, rodzina, powołanie i misja powierzona konkretnemu człowiekowi są najpewniejszą drogą do osiągnięcia szczęścia na ziemi i współpracy z łaską Bożą w naszej pielgrzymce do nieba. Bo postępując na tej drodze za wzorem fatimskich dzieci, ich gorliwości, ich prostoty, ich szczerości, możemy być jak one posłaniani, upromieniani opieką i pomocą Matki Najświętszej. Papież Franciszek mówił, że tak jak Lucja zobaczyła dzieci obdarzone promieniami, światłem emanującym od Matki Najświętszej, rozmawiającej z nimi, tak przez Fatimę, przez objawienie fatimskie, Kościół, cała ludzkość takim światłem może być ogarnięta, tylko trzeba się na nim tworzyć, tylko trzeba zaufać, tylko trzeba podjąć współpracę z Bożą łaską. Pomyślmy przez chwilę, w jaki sposób, czy naprawdę przesłanie Fatimy na dzień jest aktualne i czy my cokolwiek możemy w tej mierze zrobić, aby je wypełnić. Potrzebujemy modlitwy i to przypomnienie dane nam przez Matkę Bożą jest bardzo aktualne, ponieważ w pośpiechu, w łapaniu wielu zajęć i możliwości pozyskania środków materialnych najczęściej okradamy z czasu Pana Boga. I to, co dawniej w rodzinach poświęcało się na modlitwę, na różaniec, na śpiew kolęd, pieśń Maryjny, no to zabiera nam internet, media społecznościowe albo kolejny etap, bo uprzedzeniami trzeba pokazać, że też potrafi być zaradnym do czegoś. Czas poświęcony Panu Bogu jest czasem najlepiej wykorzystany. I stąd przypomnienie Matki Najświętszej jako Matki trzeba potraktować bardzo serio i tak jak czynili to wielcy święci. Modlitwą zwieńczać każdy dzień, na modlitwie podejmować najważniejsze decyzje, pamiętać, że bez Boga ani do Boga to z Bogiem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy klękam do Pacierza, kiedy uczestniczę w Mszy Świętej, kiedy otwieram swoje serce na to, co Duch Święty zechce powiedzieć, do czego Matka musi poprowadzić, zachęcić. Potrzebna jest pokuta, ponieważ świat trochę gubi się w podejmowaniu propozycji, nieraz wydaje się iście z piekłem. A przez pokutę, przez opanowanie wzroku, słuchu, smaku, swoich pragnień, namiętności, człowiek jest bardziej pokorny, ale też otwarty na współpracę z Bożą łaską, na szacunek do drugiego człowieka, na takie zwyczajne gesty, których nigdy wstydzić się nie będzie musiał. Pokuta to nasze odmówienie sobie czegoś. Po to, aby opanować siebie, ale to także unikanie okazji do złego
ale także podejmowanie i ofiarowanie Panu więcej niż nakłada obowiązek, niż muszę. Pokuta i zadośćuczynienie Panu Bogu to postawy bliskie sobie i potrzebne, abyśmy je podejmowali, bo dzięki nim nasze chrześcijańskie życie będzie rzeczywiście co wiele współpracy z łaską Bożą obdarzywane do nieba. I nawrócenie, odwaga do bycia dobrym, odwaga do zaufania